I wiecie, kolejne dwa świadectwa to jest związane z zaopatrzeniem. I jedna to jest taka historia, że byłem kiedyś na takim evencie chrześcijańskim i podczas kolekty, wiecie, taka myśl mi przyszła i widziałem już, że Bóg do mnie mówi: Krzyś, czy dasz mi dwie dychy? A wiecie, ja miałem wtedy 30 zł w portfelu i to było na bieżące wydatki. Czy wyobraźcie sobie, że powiedzmy, że to jest wszystko, nie? Ja mówię, ale o swoje się pytasz? Ja mówię, okej, jasne. No i wiecie co, wracam do domu, autobus mi uciekł, 45 minut na piechotę, czas modlitwy, zachodzę z domu, wstawiam sobie wodę na herbatę i wiecie, i to było już, nie wiem, koło 22, może 3. I wiecie, nagle słyszę na klatce po prostu taki huk, ktoś zbiega po prostu po klatce schodowej i dzwoni mi do drzwi. Ja otwieram, dobry wieczór, dobry wieczór. Okazało się, że to sąsiad, trzyma w ręce telefon i mówi: Krzysiek, sprawę. Ja sobie, o tej porze? Mówię, tak. Znasz angielski? Ja mówię, znam, o co chodzi. A mogę wejść? Jeżdżę na taryfie, dzisiaj Anglik zostawił mi telefon, coś tam powiedział łamanym polskim, że to dla ciebie, ale on jest po angielsku. Jak mi go ustawisz, dam ci dwie dychy. I ja ustawiłem mu ten telefon, także wiecie, może to był taki trochę test wiary, a drugi też jakby związany z finansami, sytuacja jakby w ogóle nieplanowana. Pojechałem na modlitwę do siebie, do kościoła i wiecie, tak Bóg mnie poruszył, żeby dać komuś stówę. I wiecie co, w momencie jakby przekazywania ta osoba spytała mnie, dlaczego mi to dajesz? A ja mówię, no bo mam takie pragnienie. I ta osoba mówi, a to jest odpowiedź na moją modlitwę. I wiecie, ja wychodząc z kościoła, mówię, Boże, dzięki Ci, że w ogóle, że tak mogę żyć. I, ale wiesz, Panie, mamy założony budżet i moje plany są takie i takie związane właśnie z finansami. I wiecie co? Wróciłem do domu, położyłem się spać, mija 12 godzin, wstaję rano. Do domu przyszła nadpłata ponad 700 zł. Także ja chciałem każdemu z Was tutaj powiedzieć, że nie ma problemu dla Boga nie do rozwiązania. Zdrowotnego, ekonomicznego, żadnego. I z tym chciałbym Was dzisiaj zostawić. Dziękuję.